Witam Państwa serdecznie, Cyprian Brychtuł, Gierautowice Info. Moim dzisiejszym gościem jest pan Wojciech Szczypka, Gierautowicki Alarm Smogowy. Witam bardzo serdecznie. Witam, a Państwa? Gierautowicki Alarm Smogowy, co to jest, o co w tym wszystkim chodzi, to już po troszku wiemy z fanpage'a, czym się zajmujecie. To już trwa dość długo, bo to już dość parę lat tej działalności. Co się udało przez te lata zrobić? Tutaj można powiedzieć, trwa już to właściwie 3,5 roku, prawie 4 lata, bo to w listopadzie 2017 zaczęliśmy. Rozpoczęliśmy od tego, żeby tak naprawdę wpływać na świadomość mieszkańców Gierautowic co do tego, jakie są źródła smogu, jakie są skutki smogu, zanieczyszczenia powietrza. No i oczywiście dbać też o programy finansowania. Tu rozpoczęliśmy już rozmowy z panem wójtem Bargielem. Dzięki temu udało się, stanęły stacje jakości powietrza w każdym sołectwie, o co bardzo zabiegaliśmy. Udało się również przygotować program ograniczenia niskiej emisji. To były dla nas bardzo ważne rzeczy, bo po prostu zależało na tym, żeby ludzie rozumieli, że po prostu to jest ważne zjawisko, że należy z tym walczyć, a jednocześnie wiedzieli, że tak naprawdę głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza są stare kotły opalane węglem. Można powiedzieć, że to jest główne źródło zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Jeżeli chodzi o współpracę z Urzędem Gminy, to udało się tutaj sporo zrobić, bo poza wspomnianymi stacjami jakości powietrza powiększyły się po prostu pule na wymianę kotłów. Na początku były to jeszcze, można powiedzieć, niewielkie dotacje, później program ograniczenia niskiej emisji, który, można powiedzieć, przygotowany pod koniec poprzedniej kadencji, ruszył tak naprawdę już na początku już kadencji pana wójta Żogały. No i tutaj też pracujemy nad tym programem razem z Urzędem Gminy, z panem wójtem, żeby to coraz lepiej wyglądało. Zależało nam na tym bardzo, żeby tak naprawdę iść z wielu różnych stron. Bardzo cieszyła mnie akcja w listopadzie 2018, kiedy we wszystkich naszych szkołach nauczycielki zaangażowały się w lekcje o smogu. Polski Alarm Smogowy, do którego należymy, dostarczył materiałów do pracy, takie karty pracy i łącznie lekko ponad 1000 dzieci w Gierautowicach miało w tamtym miesiącu lekcję o smogu. To było dla nas bardzo ważne, bo nie chodziło tylko o kształtowanie ich świadomości, ale także ich rodziców, ich dziadków, bo tak naprawdę dzieci często przynoszą te tematy, o których są lekcje, do swojego domu. Bardzo nas cieszyło to, że coś zaczęło się zmieniać, jeżeli chodzi o świadomość. Tutaj widzieliśmy, że tak naprawdę, no można powiedzieć, ludzie zaczęli się interesować tym tematem, więcej osób wymienia te kotły. Początkowo, kiedy zaczęliśmy działać, było to 40 kotłów w roku 2017, w zeszłym roku już było to 215 kotłów. W tym roku już wiadomo, że będzie to jeszcze więcej. Więc widzimy, że sytuacja się poprawia, że kotłów jest wymienianych coraz więcej. I choćby jeżeli chodzi o odzew na naszym fanpage'u, początkowo było dosyć sporo hejtu, teraz jest tego dużo mniej, więc tutaj też widzimy, że podejście do tego tematu się zmienia i poprawia. Czyli świadomość mieszkańców rośnie. Są coraz bardziej świadomi tego, co wpływa na jakość powietrza, jak można temu zaradzić i co trzeba robić, tak? Zdecydowanie. Tutaj myślę, że wiele osób ma świadomość tego, że można powiedzieć, nie są to samochody, nie jest to spalanie śmieci, choć to jest bardzo po prostu, można powiedzieć, kłopotliwym czynnikiem, który wpływa na jakość powietrza, ale jeżeli chodzi o skalę, to właśnie kotły. To stare kotły, to one sprawiają, że tak naprawdę oddychamy w sezonie grzewczym bardzo zanieczyszczonym powietrzem, co można było zobaczyć choćby w ramach akcji Zobacz, czym oddychasz w Paniówkach w styczniu tego roku. Tak, tak. Proszę mi powiedzieć teraz, to co najbardziej zabiegacie jako Gierautowicki Alarm Smogowy, to jest to punkt czystego powietrza w naszej gminie, w urzędzie, który ma się znaleźć w urzędzie. Na jakim etapie to jest w tej chwili? Zgadza się. Punkt czystego powietrza jest dla nas ważną rzeczą, ponieważ sam program Czyste Powietrze jest tym, co Polski Alarm Smogowy postulował przez wiele lat. Od połowy 2019 roku zaczęły powstawać takie punkty w różnych urzędach miast, urzędach gmin. Także wtedy już zaczęliśmy, dwa lata temu rozmawiać z panem wójtem. Przyjęliśmy pewne punkty krytyczne wobec tego, że tak naprawdę jest to program, który dodaje pewnych obowiązków gminom, nie daje po prostu finansowania. Przekazaliśmy to dalej.
Rozmawialiśmy o tym w obrębie Polskiego Rajonu Smogowego, sumowaliśmy pewne postulaty i udało się, ze strony rządowej pojawiły się takie, można powiedzieć, wynagrodzenia od każdego wniosku, który zostaje złożony dla Urzędu Gminy. W tym roku ten pakiet jeszcze się poszerzył. Jest 30 tysięcy na otwarcie tego punktu, a oprócz tego zostało podwyższone to finansowanie na wnioski, za każdy złożony wniosek. Tak więc tutaj, można powiedzieć, zabiegamy o tego, o to już od długiego czasu, ale od lutego byliśmy bardzo, można powiedzieć, już dobrej myśli, że uda się, ponieważ tutaj Giełtowice złożyły wniosek o otwarcie tego punktu. Natomiast tutaj, no wiem, że pojawiły się wątpliwości w maju tego roku pana wójta w urzędzie gminy co do tego, czy ten punkt otworzyć. Tu chodziło o porozumienie, jakie WFOŚ zaproponował. Natomiast tu staraliśmy się wyjaśnić wszystkie wątpliwości, co też właśnie przekazaliśmy po kilku dniach urzędowi gminy i panu wójtowi. No cały czas mamy nadzieję, że uda się tą, no jak na razie negatywną decyzję, zmienić. A co taki punkt może nam dać mieszkańcom i jakie to są koszta dla urzędu gminy? Bo tutaj można się obawiać, że przez rządowy program Polski Ład budżet gminy zostanie jeszcze dodatkowo uszczuplony. Tutaj szacunkowo w przypadku naszej gminy może to być nawet 5 milionów złotych. Czy to nie będzie stało na przeszkodzie? Czy to nie będzie problem tutaj w podjęciu pozytywnej decyzji w otwarciu tego punktu? Tutaj myślę, że wiadomo, są po prostu zawsze koszty jakiejś danej inwestycji, ale są, trzeba też je porównywać z korzyściami. Korzyści są jasne. Chodzi o dostęp dla Giełtowiczan do tego programu rządowego. I tutaj podam pewne fakty. No, pisaliśmy też do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. I wiemy, że w zeszłym roku, tak jak 215 osób wymieniło swoje kotły, więc tyle też osób mogłoby starać się do finansowania z czystego powietrza, tylko 93 osoby, czyli 43%, tak naprawdę złożyło wnioski o dofinansowanie w ramach czystego powietrza. Co ciekawe, średnie takie dofinansowanie sięgało 10 700 zł. Więc jest to dosyć spora dotacja. Tak, to jest duża kwota. I tutaj uważamy, że w momencie, jeżeli tam taki punkt będzie w urzędzie gminy, ten program będzie dużo bardziej dostępny dla Giełtowiczan. Będą oni się częściej o te dofinansowanie zgłaszać, będą z tego korzystać. Co więcej, rozmawiamy z mieszkańcami, wiemy, że po prostu część mieszkańców też się skarży na to, że trudno im na przykład zweryfikować wstępnie ten wniosek. Po jakichś kilku miesiącach czasami nawet dostajemy informację, że były jakieś błędy. Czyli dojazd do Katowic tutaj też może być przeszkodą, tak? Może być uciążliwy dla osób, które będą się chciały ubiegać o taką dotację, tak? To na pewno, choć można złożyć też online, ale tutaj właśnie no, część osób, zwłaszcza starszych, może mieć problem z tą formą online, żeby złożyć te wnioski. Kolejną rzeczą jest to, no, może być takie wstępne zweryfikowanie, czy wszystko jest w porządku w danym wniosku. Jeżeli jest tutaj w urzędzie gminy taka wstępna kontrola, wtedy już można takie proste błędy często, kwestia braku podpisu, jakichś można powiedzieć drobnych błędów w samym wniosku, wyłapać na wczesnym etapie, przyspieszy to po prostu tak naprawdę otrzymanie tej dotacji przez danych mieszkańców. Na przykład w moim przypadku to było błędne obliczenie dochodu. Tak. Trzeba było kilka razy do tych Katowic jechać. No, nie wspominam tego bardzo, bardzo pozytywnie. Dokładnie, to są takie rzeczy, które chcielibyśmy uniknąć. W momencie, w którym ten punkt będzie w naszej gminie, będzie to program dużo bardziej dostępny, Giełtowiczanie na nim skorzystają, będzie im łatwiej wymienić kotły i, co ważne, ten program Czyste Powietrze jest nie tylko na wymianę kotłów, ale oferuje też pieniądze na termomodernizację, która wpływa na to, że tak naprawdę koszty ogrzewania się zmniejszają, ponieważ wymaga ogrzewanie danego domu, no można mieć dużo mniej energii, dużo mniej opału, więc zmniejsza rachunki Giełtowicza. Właśnie, dobrze, że pan wspomniał o tym, bo to nie tylko wymiana kotła, ale tutaj z tej dotacji możemy się ubiegać o termomodernizację, o panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, dużo, dużo innych rzeczy, także o tym też warto wiedzieć i warto się z tym programem zaznajomić. Czy chciałby pan jeszcze coś dodać? Tak, tutaj myślę, że po prostu jeszcze bym się odniósł do kwestii kosztów, też ostatnio, no, dwa tygodnie temu w wywiadzie z panem Markiem Czyżem pan wójt podnosił. Tutaj
trzeba wziąć pod uwagę, że rozmawiamy o kosztach rzędu, jeżeli chodzi o zeszły rok, 1 000 000 zł dla Kiełtowicza. Bo jeżeli się przemnoży po prostu tam ilości właśnie, te kwoty, o których rozmawiamy, to tego rzędu są, można powiedzieć, same te dotacje dla Kiełtowicza. Jeżeli chodzi o koszt dla Urzędu Gminy, no to tak naprawdę liczymy, że mniej więcej będzie to wymagało pracy około pół etatu i nie jest to coś, co jest po prostu, można powiedzieć, czysto polegające na naszej intuicji. Tutaj też w ostatnich tygodniach skonsultowaliśmy się z 2 gminami ościennymi, zapytaliśmy, ile czasu to zajmuje, jak to prognozują. Wychodziło na to, że średnio jest to 10 godzin w tygodniu, więc jest to 1/4 etatu. Tutaj bierzemy pod uwagę, że zwłaszcza początkowo może być to więcej, ponieważ wiadomo, mamy uchwałę antysmogową, która wymaga, żeby tak naprawdę w tym roku wymienione zostały wszystkie kotły pozaklasowe, które mają powyżej 10 lat. Więc może 2021 roku. Tak? Otóż tak. Więc tutaj liczymy, że tej pracy może być więcej. Natomiast tutaj pamiętajmy, że im więcej tych wniosków, tym większe też dofinansowanie dla gminy dodatkowe, oprócz tych 30 tysięcy, które dostaje Urząd Gminy. Ponieważ za każdy wniosek złożony przy podstawowym finansowaniu jest to 50 zł, przy rozszerzonym 150. Więc jeszcze po prostu licząc, jeżeli byłoby to przykładowo te 340 osób, które już w ramach programu ograniczenia niskiej emisji złożyło tutaj wnioski o dotacje gminne, to byłoby to 17 do 51 tysięcy dodatkowych dla Urzędu Gminy. Więc tak naprawdę ten, praca przy tym, przy programie Czyste Powietrze, potrafiłaby sfinansować de facto ten nakład pracy, który byłby wymagany ze strony Urzędu Gminy. Natomiast załatwiamy tutaj sprawy lokalne środkami, które są zewnętrzne, środkami krajowymi, więc jest to realna oszczędność dla Urzędu Gminy, a kieszenie Kiełtowicza, no, można powiedzieć, też będą, można powiedzieć, pozytywnie tutaj to odczuwały. A Urząd Gminy może jeszcze na tym zyskać. Tak, przynajmniej no, można powiedzieć, tutaj jesteśmy ostrożni co do tego. Wyobrażamy sobie, że to jest kwestia też doszkolenia się, chociaż te szkolenia ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska są darmowe. Natomiast faktycznie, może zaraz z początku wymagać to więcej czasu, ale nasza teza jest taka, że te dotacje, które są dostępne, powinny sfinansować ten nakład pracy. Natomiast korzyść dla Kiełtowiczan będzie potężna, idąca w miliony tam. No to bardzo dobra wiadomość. Jeżeli ten fund powstanie, tak. Tak. Tutaj jeszcze rozmawialiśmy wcześniej na temat tych wniosków. Wiem, że te wnioski nie były zbyt łatwe do wypełniania, nie były zbyt przejrzyste dla osób starających się o te dotacje. Czy coś się tutaj zmieniło w tej kwestii? Czy coś wiadomo? Tak, tutaj jeżeli chodzi o wnioski programu Czyste Powietrze, no od początku, od startu tego programu, chociaż był on postulatem Polskiego Alarmu Smogowego, to zaraz od września 2018, kiedy ruszył, wskazywaliśmy, że to jest problem. Są one zbyt skomplikowane. W zeszłym roku, na początku zeszłego roku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał tutaj, można powiedzieć, te wnioski także Polskiemu Alarmowi Smogowemu. Trafiły one także do nas. Mogliśmy testowo tutaj wskazać, jakie rzeczy jeszcze by wymagały korekty, poprawki. Pamiętam, że brałem w tym udział. Dokładnie tak. I tutaj bardzo cieszyliśmy też, że mogliśmy liczyć na zaangażowanych mieszkańców naszej gminy, także Knurowa, gdzie też po prostu zebraliśmy te uwagi i przesłaliśmy do Warszawy. To zostało naniesione. Więc na pewno te wnioski już są łatwiejsze od maja zeszłego roku, natomiast nie są idealne. Tutaj po prostu nie mamy iluzji co do tego. Mamy świadomość, że dla wielu osób taki punkt Czystego Powietrza będzie też pomocą w wypełnieniu tych wniosków. Nie każdy jest przyzwyczajony do tego, aby takie wnioski wypełniać. Urzędnicy mogą być do tego trochę bardziej przyzwyczajeni, ponieważ to jest sposób pozyskiwania różnych grantów, dotacji, ale szeregowi mieszkańcy nie są przyzwyczajeni do tego. Myślę, że pomoc bardzo by mi się przydała. Ja chciałem jeszcze zapytać, czy otwarcie takiego punktu wiąże się z zatrudnieniem dodatkowego pracownika w Urzędzie Gminy? Jak to tak do końca jest? W innych miejscowościach, jak to się odbywa? Na podstawie tego, co sprawdziliśmy tutaj z gminami ościennymi, tam nie był zatrudniony dodatkowy pracownik lub pracownicy. Raczej obecni już pracownicy Urzędów Miasta, Urzędów Gminy zostają przeszkoleni i są to po prostu ich dodatkowe obowiązki. Czasami kwestia jest nadgodzin, ale też po prostu w tym momencie jest wynagrodzenie.
za to i jest z czego to płacić, bo tak jak wspominałem, mamy to dofinansowanie tutaj za te wnioski, więc nie pociągało to ze sobą jakichś konsekwencji w postaci zatrudnienia dodatkowych osób. Dobrze, jak tak podsumowując, jak Wam się układa współpraca z Panem Wójtem, z Urzędem Gminy? Jak Pan to może ocenić? Przyznam szczerze, że tutaj jestem naprawdę bardzo zadowolony i zbudowany tym, jak to wygląda. Zarówno z poprzednim wójtem, panem Bargielem, jak i z obecnym wójtem, panem Żugałą, naprawdę współpraca układa się dobrze, bo razem po prostu rozmawiając o pewnych rozwiązaniach udało się wiele osiągnąć. Zwłaszcza teraz patrząc na te ostatnie lata. Udało się popchnąć inwentaryzację, udało się po prostu tutaj spracować właśnie przy tych dotacjach, żeby rozruszać to w ostatnich latach. Warto jeszcze wspomnieć, że mieliśmy, bądź mamy jeszcze program PONE, tak? Z którego też żeśmy pobierali dotacje. Dokładnie, to jest olbrzymi sukces i bardzo się tego cieszę, że tutaj udało się uruchomić ten program, nagłośnić go odpowiednio. Także tutaj pan wójt wspierał właśnie odwiedziny tutaj przez mobilne płuca w ramach akcji Zobacz czym oddychasz w styczniu tego roku. Z tego wszystkiego cieszymy się, jak i po prostu pomocy przy rozsyłaniu ankiet naszych do mieszkańców, którzy wymieniali kotły, bo tutaj też sprawdzaliśmy, jak te koszty się zmieniają po wymianie kotłów. Patrzyliśmy na to, czy ktoś nie ocieplał domu i także w tych przypadkach widzieliśmy, że ta różnica kosztów nie jest duża. Ale to wszystko, można powiedzieć, było razem z pomocą Urzędu Gminy, za co bardzo dziękujemy. Tym bardziej w tym wypadku mamy nadzieję, że punkt czystego powietrza u nas powstanie, ponieważ o ile w wielu gminach robi się mniej w tej sprawie, mamy przegląd, bo działamy w ramach Polskiego Alarmu Smogowego, wiemy jak wygląda to w wielu innych miejscowościach, natomiast 76% gmin w Polsce, wiele z nich gorzej, słabiej zarządzanych, otworzyło ten punkt czystego powietrza u siebie. Co oznacza, że po prostu poszło w tym kierunku, nie miało obaw co do tego i jestem pewien, że dzięki temu ten program zostanie rozruszany, ponieważ o ile powstał już jakiś czas temu, to wszyscy widzimy, że musi być więcej punktów dystrybucji, tak przy akcji choćby ze szczepieniami. W momencie, kiedy tych punktów jest więcej, wtedy po prostu to się rozrusza, także tutaj po prostu liczymy na to, że uda się. Więc tutaj możemy zaapelować jeszcze raz do pana wójta. Panie wójcie, żeby nie było gańby, proszę otworzyć ten punkt. Jestem przekonany, że po prostu to będzie z pożytkiem dla mieszkańców naszej gminy. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie, bo tutaj wiemy, że dotacje na wymianę kotłów zasilanych ekogroszkiem zostały wstrzymane, są już wycofane. Czy jest jakiś program, czy można jeszcze uzyskać z jakiegoś źródła dotacje na ekogroszek, żeby opalać ekogroszki? Tak, tutaj jeszcze do końca tego roku w ramach programu Czyste Powietrze można otrzymać dotacje na wymianę na kocioł ekogroszkowy. I tutaj to jest 30% lub 60%, więc naprawdę jest to znacząca dotacja. Tutaj warto zaznaczyć, że w przyszłym roku już znika ta możliwość, więc po prostu jeżeli ktoś myśli o przejściu na ekogroszek, to tylko do końca tego roku może to zrobić z dotacjami. Później oczywiście może zrobić to, ale musi się liczyć z tym, że nie dostanie ani grosza dotacji. Więc aby nie tracić tej szansy, warto zrobić to w tym roku. Także to jest powodem, dla którego ten punkt czystego powietrza warto, żeby był w naszej gminie, żeby mieszkańcy, którzy myślą o takim wyborze, mogli przejść na ekogroszek i skorzystać z dotacji czystego powietrza. Czyli mamy ostatni dzwonek. Do końca roku zostało jeszcze kilka miesięcy, także jeżeli będzie zainteresowanie, można z tego skorzystać. Ja chciałbym tylko dodać jeszcze, że warunkiem korzystania z dotacji czystego powietrza, oprócz wymiany źródła ciepła, do paneli fotowoltaicznych, termomodernizacji, jest właśnie ekologiczne źródło ciepła, na przykład piec ekogroszek piątej klasy ekodesign. To jest takie minimum, bądź pompa ciepła, pellet, gaz. Ważne, żeby to było ekologiczne źródło ogrzewania. My jesteśmy jak najbardziej za, żeby taki punkt powstał. Tego też życzymy mieszkańcom, żeby się to udało. No i mamy nadzieję, że pan wójt będzie przychylny, żeby taki punkt powstał. Bardzo Państwu dziękuję. Moim Państwa gościem był pan Wojciech Szczypka, kierownik Wiejski Alarm Smogowy. Do widzenia. Do widzenia.